Antoni chodził z Karolem Wojtyłą do klasy. Do je, do, chodził do jednej klasy i jak przyszedł, to taki był zwyczaj, pewno nie, nie wiem, że od razu go posadzili w pierwszej ławce z Karolem Wojtyłą. I tam jak długo siedział, nie wiem, w każdym razie najważniejsze, że zaczęli się uczyć razem. To znaczy mój brat chodził do mieszkania yy, tak zwanego Lolka, bo tak był nazwany. I tam przerabiali po kolei wszystkie lekcje, bo, bo Karol był niesłychanie pilnym, bardzo inteligentnym, ale szalenie pilnym i dokładnym uczniem. I tam przerabiali wszystko. I kiedyś, to, to mój brat zresztą opowiada i opowiadał i gdzieś napisał, był zaciekawiony, że po każdym Przerobionym lekcji, wstawał. Oni uczyli się w kuchni. Tam była kuchnia i dwa pokoje, zresztą to jest w tej chwili wszystko w Wadowicach w Muzeum pokazywane. Wychodził na chwileczkę i wracał. I mój brat był szalenie zainteresowany, i któregoś dnia wstał i podglądnął. I zobaczył, że Karol klęczy i modli się. I wtedy zrozumiał, że to chyba jest wielki człowiek. I tak to wyglądało. Jak długo. No zresztą chodzili do, do 39 do 38 roku, gdzie zdali maturę. Wojtyła był najlepszym uczniem, a drugim był mój brat. No i rozdzielił ich los wtedy. Aha, no może jeszcze z okresu wadowickich. Ja, mnie oni specjalnie nie interesowali, koledzy mojego brata, ale wiem, że i spotykałam Wojtyłę, bo przychodził do naszego domu, bardzo był zaprzyjaźniony z moją matką która była cudownym, wspaniałym człowiekiem, no i spotykali się, no nic, mój brat nie grał, więc na tym, na tym polu się nie spotykali nigdy. W 38 roku zdali maturę, mój brat wtedy pojechał na studia do Lwowa i zaczął studiować chemię, a Wojtyła pojechał, jak wiecie, do Krakowa, gdzie studiował, z ojcem swoim, gdzie studiował politechnik, polonistykę.